Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Obecnie wzbogaca się składy gatunkowe zadrzewień już istniejących lub tworzy się całkiem nowe formy. Jako zadrzewienia krajobrazowe drzewa i krzewy mogą być sadzone pojedynczo solitery, w kępach różnej wielkości lub rzędowo jako żywopłoty czy szpalery. Solitery są to drzewa rosnące najczęściej swobodnie. Można więc podziwiać w pełni ich naturalne piękno. Tego typu zadrzewienia można spotkać na skrzyżowaniu dróg, przy samotnych krzyżach, przy drogach lub kapliczkach. Inną formą zadrzewień są kępy. Są to różnogatunkowe zbiorowiska drzew i krzewów. Bezpieczne miejsca do gniazdowania ptaków zapewniają kolczaste egzemplarze śliwy, tarniny, dzikiej róży, głogu lub gruszy pospolitej nowo zakładane żywopłoty sadzone najlepiej tworzyć z gatunków pionierskich. W środku żywopłotu powinno znaleźć się miejsce dla drzew i silnie rozrastających się krzewów. Obok nich mogą rosnąć niższe, bardziej ażurowe krzewy. Strukturę żywopłotu mogą bardzo urozmaicić zatoczki wypełnione kamieniami, ściętymi gałęziami lub dzikimi roślinami zielnymi. Naturalne żywopłoty są bardzo pożądane na skrajach lasów oraz na dużych powierzchniach uprawnych. Szpalery, czyli drzewa i krzewy posadzone w jednym lub lepiej w kilku rzędach, przy drogach powinny charakteryzować się zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia powietrza i zasolenie gleby. Odpowiednimi gatunkami będą np. grusza pospolita, klon polny i bezczarny. Na obwodzie zewnętrznym miasta, najlepiej na wzgórzach, prostopadle do kierunku wiejących wiatrów, w polskich warunkach od strony północno-zachodniej, zakłada się pasma zieleni ochronnej. Przeciwśnieżnej, przeciwwiatrowej. Najlepiej chronią przed śniegiem rośliny iglaste, a zwłaszcza świerk. Natomiast żywopłoty liściaste są bardziej odpowiednie przeciw piaskom. Trzeba zwracać uwagę na dobór gatunkowy do tworzonych zadrzewień. Gatunki obce często nie są odpowiednie do naszych warunków klimatycznych. Nie stanowią też źródła pożywienia dla ptaków czy pszczół. Nie wytwarzają owoców lub tworzą kwiaty płonne bez nektaru. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.